się bardzo fajnie trzęsie. Siemanko widzowie! Dzisiaj mamy dla Was kolejny odcineczek z serii atrakcji turystycznych, a mianowicie znajdujemy się w miejscowości Bottrop i pokażemy Wam kosmiczny trójkąt, jakim jest The Trader. Zapraszamy z nami! The Trader, a jak już to Paweł powiedział, jest to kosmiczny trójkąt. Wymysł niejakiego architekta Wolfganga Christa, zbudowany w roku 1995. Do budowy całego obiektu użyto 210 ton stali i 1,5 km rur metalowych. Znajdujemy się teraz na 90-metrowym nasypie z gruzu kopalnianego. Jest to pozostałość po kopalni Prospers. A do wejścia na górę mamy jeszcze 387 schodów. Na maksymalną wysokość, jaką można wejść, tam też znajduje się ostatni taras widokowy. Jest to wysokość 38 metrów. Niżej. A cały The Trader, czubek jego, znajduje się na wysokości 60 metrów. Tak więc już jesteśmy na 90 metrach, plus jeszcze 38, które wejdziemy. A na pewno widoki zrobią wrażenie. Po drodze jeszcze będziemy mieli dwie platformy. Jedna znajdująca się na wysokości 18 metrów i druga na wysokości 32. I na każdej platformie się zatrzymamy. Zrobimy zdjęcie. Oczywiście zdjęcia zobaczycie na naszym fanpage'u Bracia Exploration. Link w opisie. Tak więc zapraszamy z nami. Powiem Wam, że im bliżej tego się jest, to tym bardziej widać ogrom tego miejsca, tej konstrukcji. Wyczytaliśmy jeszcze, że odbywa się tutaj ekstremalny wyścig po tej konstrukcji. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale trasa Extreme polega na tym, żeby wbiec tutaj kilka razy i zbiec, w jak najszybszym tempie. Tak, pokonując przy tym 1837 schodów. Z tego co pamiętam. Więc jest to pięciokrotność tego. Ale to już zaczyna wiać. No już niżej wiało. Mam nadzieję, że będzie dobry dźwięk. I oczywiście jeszcze w internecie napisane było, że ze względu na swoją budowę konstrukcja może się delikatnie ruszać. Ale dla nas nie jest to przeszkodą. Wchodzimy. Największą przeszkodą to jest tutaj temperatura dzisiaj. Tak, 29 stopni w cieniu. I dochodzimy właśnie do pierwszej platformy. Przypominam, 18 metrów. Ja, dann passt Mülheim ins Bild. Wow. Jesteśmy na pierwszej platformie. Uda ci się tak pokazać, żeby wyglądał jak tego? Nie wiem, czy to będzie teraz widać, ale tutaj te wszystkie platformy są zrobione z kraty metalowej. Także cały czas widzimy, co jest pod nami, jak wysoko się znajdujemy. A teraz kamera wisi w powietrzu, na kiju. To druga platforma, parę metrów wyżej. Wchodzimy. Te schody już idą bardziej stromo. Tutaj już są dużo bardziej strome. Chciałem powiedzieć, że stromsze, ale nie ma takiego słowa. Powiem Wam, że jak idę na maksymalnie rozłożonym kiju, to tak jak teraz mam kamerę, to prawie że dotykam schodów, które są przede mną.
to się wszystko trzęsie. Wiesz, jak dochodzi na boki? Czuć. Jesteśmy na drugiej platformie. 38 metrów. 32 metry. 32, przepraszam. Ostatnio jest 38. W internecie zawarta jest również informacja, że ten obiekt widokowy jest ludziom super właśnie ze względu na swoją konstrukcję oraz to, tak jak przed chwilą powiedziałem, wchodząc po schodach, czuć się widać, jak na końcu prawo-lewo. Do tego dochodzi wiatr, tak i więc wysokość, konstrukcja. Jest to tylko poskręcane z rur. Tak więc możecie sobie wyobrazić to. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać, no, nie wiem, na co złapie ostrość kamera, ale tutaj mamy stalową linę, również Słuchujące. Część konstrukcji i no cała się gibie i mniej więcej tak samo chodzi też reszta konstrukcji. Te grube pale, które są, z tego co widzę, są na swojego rodzaju amortyzatorach, dlatego też wszystko się rusza, ale taka konstrukcja nie może stać nieruchomo. No i tak, drodzy widzowie, na ostatnią platformę dzieli nas tylko kilka schodów. Niestety są to schody kręte, tak więc szybko do góry. Wow, ale ciężko się wchodzi. Dziwnie się wchodzi. Tak, bardzo, bardzo. Bardziej, że znajdujemy się w takiej klatce, w osłonie. Tak, to jest dla bezpieczeństwa, wiadomo. Ale pokonujemy kilkanaście schodów. Jesteśmy już praktycznie na górze. I teraz tak, ostatnia platforma jest pochylona pod kątem 8 stopni. I ma, tak się, więc ma się wrażenie, jakby platforma miała cała zaraz polecieć w dół. Jest, rzeczywiście, jak schodzimy w dół, jest takie uczucie, że jakbyśmy lecieli w dół. Dlatego trzeba przytrzymać barierki. Wow. Z mojej kamery będziecie mogli zobaczyć widok z najwyższego punktu. To jeszcze nie jest najwyższy punkt, po drugiej stronie będzie wyżej. Po drugiej stronie rzeczywiście będzie wyżej, tak, ale to jest najwyższy punkt tego obiektu. 38 metrów i 90 metrów nasyp. Tak więc jeszcze raz, Tetrader, czyli kosmiczny trójkąt w miejscowości Bodrow. Jeżeli ktoś chce, może, serdecznie zapraszamy, polecamy. Miejsce naprawdę robi wrażenie. Piękne widoki. O, chodźcie, zaraz zrobimy parę zdjęć, wybieramy się na dół i to by było chyba na tyle z tego filmu. Tak więc jeżeli wam się podobało, oczywiście łapa w górę. Zostawcie również subskrypcję, jeżeli podoba się to, co robimy. I zapraszamy do wypowiedzi w komentarzach. Cześć! Cześć.